Cześć, witajcie. Na pewno każdego z Was bolała kiedyś głowa. Mnie także bolała. I co w takiej chwili robimy? Najczęściej łykamy jakąś tabletkę od bólu głowy. Jeżeli ten ból zdarza się niezbyt często, to zwykle nie zastanawiamy się długo, czym jest spowodowany. Ale jeżeli taki ból głowy pojawia się u niektórych osób codziennie, przez wiele miesięcy albo bardzo często, to zaraz pojawiają się u nas jakieś czarne myśli, czy może nie mamy guza mózgu, a może tam jest jakiś rak, co się dzieje, gdzie szukać pomocy. I dlatego ten film ma na celu nauczyć Was, nauczyć osoby, które może z medycyną mają niewiele wspólnego, jak taki człowiek niezwiązany z medycyną może rozróżnić bóle głowy, które powinny być niepokojące, od tych tak zwanych łagodnych bólów głowy, czyli takie, które nie stanowią zagrożenia większego dla naszego życia, czy nie świadczą o jakiejś poważniejszej chorobie, a także jak zapobiegać bólom głowy i co robić w momencie, gdy ten ból już się pojawi i czym on może być spowodowany. Moi drodzy, bóle głowy, takie, które trwają wiele miesięcy, czy nawet wiele lat, z różnym stopniem nasileniem, to znaczy poprzedzone okresami zaostrzeń, remisji, to są najczęściej bóle głowy typu naczyniorłuchowego. Są to albo napięciowe bóle głowy, czyli opasują one jakby całą głowę, albo migrenowe, czyli po jednej stronie głowy, rzadziej dwóch, takie pulsujące, wydaje nam się, że bardzo silne, bardzo ostre. Czasami towarzyszy im tak zwana aura, czyli mroczki przed oczami, czasami wymioty, czy niezdolność do wykonywania innych czynności. Te bóle powtarzają się oczywiście, poprzedzone są okresami bez bólów. Jeżeli trwają bardzo długo, wiele miesięcy, to paradoksalnie nie świadczą najczęściej o niczym groźnym. Nam mogłoby się wydawać, że taki ból trwający wiele miesięcy czy lata nawet świadczy o czymś groźnym. Właśnie nie. Taki przewlekły, długotrwały ból, jeżeli nie doprowadził, jeżeli on ma charakter ustępujący i pojawiający się de novo i jeżeli nie towarzyszą mu jakieś inne objawy, poza na przykład wymiotami, które mogą pojawiać się u osób z migreną, zwykle jest bólem łagodnym, czyli nie świadczy o jakiejś poważniejszej chorobie. Natomiast jaki ból powinien nas zaniepokoić? Taki ból, któremu towarzyszy tak zwana sztywność karku. Na czym to polega? My po prostu nie możemy dotknąć podbródkiem naszej klatki piersiowej, nie możemy zginać głowy, dlatego że taki ból z towarzyszącą właśnie sztywnością karku bardzo często świadczy o podrażnieniu opon mózgowo-rdzeniowych i może występować właśnie w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych. Ból któremu towarzyszy wysoka gorączka. Ten ból również może świadczyć o jakiejś innej chorobie, na przykład o grypie. Ale jeżeli na przykład mamy sezon letni, wakacyjny, w środku lata pojawi się nagle ból głowy i wysoka gorączka 40 stopni Celsjusza, mimo że nie jest to sezon grypowy, to również powinno nas zaniepokoić. Dlatego, że taka nietypowa grypa, która pojawia się w środku lata, może świadczyć również o tak zwanym odkleszczowym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. I właśnie najczęściej przejawia się w takich objawach grypopodobnych, czyli wysoka gorączka i ból głowy z towarzyszącą sztywnością karku. Czyli jeżeli towarzyszy sztywność karku, mamy gorączkę, mamy silny ból głowy, to spokojnie możemy wezwać nawet pogotowie ratunkowe lub jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Ból głowy, który pojawia się po raz pierwszy w starszym wieku, czyli po 50 roku życia. Nigdy wcześniej nie mieliśmy migreny, nie mieliśmy problemów i nagle zaczynają te bóle się pojawiać, mimo że już mamy 50 lat, a na przykład bóle napięciowe czy migrenowe charakterystyczne są także dla osób młodych, również powinien nas zaniepokoić. Także powinien nas zaniepokoić najsilniejszy ból, który do tej pory wystąpił. Jeżeli na przykład mamy często migrenę, prawda, od wielu lat i znamy już tą sytuację, prawda, pojawia się na przykład aura przed oczami, zaraz będzie nas napierdzielać głowa, no to spokojnie wiemy, że możemy w takiej sytuacji sobie odpuścić, tak? Dlatego, że znamy już tą sytuację i wiemy, że to nie jest nic takiego groźnego. Natomiast, jeżeli pojawia się po raz pierwszy najsilniejszy ból, który do tej pory występował, tak? Takiego, którego jeszcze nie mieliśmy, to również powinien być to dla nas sygnał ostrzegawczy. Także każdy ból, któremu towarzyszy na przykład niezborność ruchów, zaburzenia mowy, zaburzenia widzenia, również może świadczyć o czymś poważnym, już tutaj właśnie o guzach mózgu. Czyli pamiętajmy, że jeżeli rozwija się jakiś nowotwór mózgu i uciska nam jakieś ważne dla życia strefy w półkulach mózgowych,
no to występują dodatkowe objawy związane np. z zaburzeniami mowy, wzroku, albo np. pojawia się zez. Ja znam pacjenta, który np. na starość, po 50 roku życia, nagle zaczął dostawać zeza i dzieci zwróciły mu uwagę: tato, co ty, zeza dostajesz na starość? Okazało się, że ma niestety guza mózgu. Czyli takie objawy neurologiczne świadczyć mogą o czymś poważniejszym. Ale 90% takich bólów głowy to są bóle łagodne właśnie naczyniorruchowe. Czyli jeżeli pojawia się u nas ból głowy, to na wstępie już mamy 90% prawdopodobieństwa, że taki ból jest łagodny i nie świadczy o niczym poważnym. Dobrze, a w takim razie jak sobie, co należy robić, kiedy taki ból się pojawi? Jak nie doprowadzać, czy jakie sytuacje mogą ograniczyć występowanie takiego bólu? Jeżeli mamy bóle czy napady migrenowe, pamiętajmy, że wszelka zmiana czynników, które powodują rozkurcz i skurcz naczyń krwionośnych, będzie sprzyjała temu bólowi głowy. Czyli ból głowy ustępuje, kiedy kurczą się naczynia krwionośne. A na przykład występuje, czyli nasila się, kiedy dochodzi do rozkurczu naczyń krwionośnych, dlatego że rozkurcz naczyń krwionośnych powstaje w wyniku różnych stanów zapalnych, czy to głowy, zatok, nosa, tak, czy gardła, czy towarzyszy różnym infekcjom ogólnoustrojowym, towarzyszy na przykład grypie, różnym chorobom gorączkowym, wtedy dochodzi do rozkurczu naczyń krwionośnych, podrażnienia naczyń, podrażnienia różnych receptorów, m.in. nocyceptorów, baroreceptorów, chemoreceptorów. Odbierane są te sygnały jako ból. Rozkurczone naczynia krwionośne, zwiększa się przepuszczalność śródbłąka. Dochodzi do uwalniania kinin, tak zwanej bradykininy, tak, która również zwiększa tę przepuszczalność i to wszystko jest odbierane jako ból. Czyli różne substancje, które zwiększają przepuszczalność naczyń krwionośnych, czy powodują ich rozkurcz, mogą powodować także ból. Czyli na przykład w zimie najczęstszy błąd, jaki popełniamy, to rano myjemy głowę w gorącej wodzie, a później wychodzimy na dwór na zimne powietrze. Dochodzi do rozkurczu i skurczu naczyń krwionośnych, później wchodzimy do ciepłego pomieszczenia, do domu, gdzieś do pracy, znowu rozkurcz naczyń krwionośnych, czyli dochodzi do tak zwanych zaburzeń wazokonstrykcji i wazodylatacji, czyli w skurczu i w rozkurczu, i to również może powodować ból głowy. Czyli unikamy różnic temperatury, zwłaszcza właśnie jeżeli chodzi o mycie głowy w zimie, nie myjemy gorącą wodą, a później nie wychodzimy na dwór na zimne powietrze. Tak również przebywanie w pomieszczeniu raz zimnym, prawda, raz gorącym może powodować ból głowy. Niektóre substancje, mówi się, że na przykład kawa, herbata, czekolada, używki, alkohol, tak, mogą, czy papierosy mogą powodować ból głowy. A jak to jest w rzeczywistości? Tak naprawdę kofeina działa przeciwbólowo i bardzo często dodawana jest do tabletek mających na celu uśmierzenie bólu. I rzeczywiście zwiększa ona skuteczność leków przeciwbólowych około 30, nawet o 40%. W związku z tym, dlaczego kawa, herbata czy inne używki mogą powodować ból głowy? Moi drodzy, powodują ból głowy wtedy, gdy jesteśmy od nich uzależnieni, gdy jesteśmy uzależnieni od kawy, herbaty, nadużywamy tych napojów i wtedy bardzo często występuje ból głowy, dlatego że dochodzi również do zaburzeń tej wazokonstrykcji i wazodylatacji naczyń krwionośnych. Jeżeli nie jesteśmy uzależnieni od kofeiny, to wtedy kofeina będzie wywierała przeciwstawne działanie, czyli działanie przeciwbólowe. I również wtedy wypicie kawy czy herbaty, na przykład w takim bólu migrenowym, może złagodzić ten ból. Dobrze, moi drodzy, czasami również zaobserwowano, że przeciwbólowo mogą działać różne witaminy, na przykład witamina C, czy w dużej ilości witamina B6, czyli pirydoksyna, ale ja nie sądzę, żeby one mogły pomagać w takim bólu głowy, który jest bardzo silny, na przykład w bólu typu migrenowego. No to dobrze, to jeżeli nas boli głowa, to co robić? No, możemy wziąć jakąś tabletkę przeciwbólową, najlepiej jeżeli to będzie paracetamol, dlatego że on mimo, że nie działa przeciwzapalnie, ale wywiera stosunkowo mało działań ubocznych. Pamiętajmy, żeby po tym nie spożywać alkoholu. Natomiast niesteroidowe leki przeciwzapalne działają przeciwzapalnie, również likwidują ból głowy, wpływają na różne prostaglandyny i mogą być nieco skuteczniejsze, ale niestety działają podrażniająco na naszą błonę śluzową żołądka i nie wolno ich nadużywać. Nadużywanie leków przeciwbólowych od bólu głowy powoduje, że ten ból głowy będzie coraz częściej występował i później dojdziemy do takiej sytuacji, że będziemy ciągle musieli przyjmować te leki, one przestaną działać i dochodzi do tak zwanego rebound headache, czyli bólu głowy
z odstawienia. Odstawiamy lek przeciwbólowy, nas boli głowa. I jedynym sposobem leczenia takiego bólu głowy jest po prostu odstawienie, całkowite odstawienie, zaprzestanie stosowania tych leków przeciwbólowych. Dobrze, a czasami można tutaj zaobserwować, że bóle głowy występują u osób przede wszystkim z depresją, z nerwicą, z różnymi lękami, dlatego że zaburzenia w gospodarce hormonalnej, zwłaszcza uwalnianie pewnych amin katecholowych, czyli adrenaliny, noradrenaliny, ale także serotoniny i dopaminy, które wpływają na kurczliwość naczyń krwionośnych, również może sprzyjać powstawaniu bólów głowy. Pamiętajmy o tym, że generalnie mózg, samo zapalenie mózgu nie boli, dlatego ze względu na brak tych receptorów bólowych, tak? Ale dlatego niektóre choroby przebiegające z zapaleniem mózgu czy zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, mimo że są bardzo poważne, to nie wywołują bólów głowy. Dobrze, a w takim razie jakie badania trzeba zlecać? Bo pacjenci często dopominają się o badania, bo boją się, że mają guza mózgu. Najlepiej taki guz wykryć za pomocą tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. Ale rzecz jasna, nie można każdemu pacjentowi z bólem głowy takich badań zlecać. Najważniejszą rolę odgrywa historia, wiek pacjenta, w jakich warunkach ten ból występuje, czy utrzymuje się przewlekle i jaki jest charakter tego bólu, a także czy pacjent nadużywa pewnych leków, zwłaszcza przeciwdepresyjnych, oraz czy występuje rodzinnie ten ból. I to często wystarczy do zdiagnozowania typu czy rodzaju bólów głowy i często na tym zaprzestaje się dalszą diagnostykę. Natomiast w przypadkach wątpliwych zleca się właśnie rezonans magnetyczny czy tomografię komputerową. Dobrze, moi drodzy, ja wiem, że ten temat nie wyczerpuje wszystkich informacji, ale to jest tytułem takiego, no może nie wstępu, ale podstawowych informacji. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to piszcie do mnie, zachęcam do dyskusji. Cześć.